Rada miejska w Tczewie zdecydowała o przekazaniu 60 tysięcy złotych na budowę pomnika w lesie szpęgawskim. Monument ma być gotowy na obchody 80. rocznicy zbrodni, które zaplanowano na 22 września. Inicjatorem budowy pomnika w Lesie Szpęgawskim jest gmina wiejska Starogard Gdański oraz Komitet Społeczny, w skład którego wchodzi między innymi poseł Kazimierz Smoliński. Przypomnijmy, że cmentarz w Lesie Szpęgawskim to miejsce, w którym Niemcy dokonali zbrodni wojennych na początku II Wojny Światowej. Szacuje się, że w ramach niemieckiej akcji eksterminacji ludności na Pomorzu, w samym Lesie Szpęgawskim mogło zginąć nawet 7 tysięcy osób. W miejscu tym istnieją masowe groby oraz ołtarz, ale według inicjatorów akcji brakuje pomnika. Dwa lata temu w wyniku konkursu wybrano projekt Katarzyny Efraim z Hagi. Obiekt będzie składał się z ponad 100 sztucznych pni drzew, które mają nawiązywać do lasu szpęgawskiego. Pnie będą wykonane z betonu oraz czarnego granitu, na których białymi literami zostaną wygrawerowane nazwiska osób zamordowanych. Koszt inwestycji został oszacowany na około 1,5 miliona zł. Gmina Wiejska Starogard Gdański zabezpieczyła 114 tysięcy złotych, miasto Starogard 311 tysięcy, powiat starogardzki 125 tysięcy, a gmina Pelplin ponad 80 tysięcy złotych. Mniejsze kwoty przekazały również inne kociewskie gminy i niektóre parafie. Z kolei Ministerstwo Kultury dofinansowało pomnik w wysokości 135 tysięcy złotych. Do niedawna pod znakiem zapytania była finansowa pomoc ze strony miasta Czew oraz powiatu tczewskiego. Przypomnijmy archiwalną wypowiedź Mirosława Pobłockiego z lutego tego roku, która padła w programie pytania do prezydenta. Budowa y, wielkiego pomnika, który notabene. Jak widziałem na projekcie, jest po prostu brzydki za 2 miliony złotych, to to jest chyba jakieś nieporozumienie, wkład miasta, który został nam zaproponowany, to jest 300 tysięcy. Ja wolę te 300 tysięcy wydać na jakieś inne cele, bardziej potrzebne miastu, co nie znaczy, że ja bym nie akceptuję samego, samego pomysłu? pomysłu uczczenia tych, którzy tam zginęli. Ale jak sprawdziłem na. Nie wiem, chyba 7 tysięcy pomordowanych w Szpęgawsku, Czczewian było raptem 70, czyli 1% całości. Mogę przyjąć takie założenie, że jeżeli naprawdę chcą za 2 miliony budować wielki pomnik, to my możemy tym 1% uczestniczyć, czyli to byłaby kwota 20 tysięcy złotych. A tak prawdę mówiąc to, to wydawało mi się, że wystarczyłoby tylko porządnie uporządkować ten teren i też będzie, że tak powiem, godnie wyglądał. Po kilku miesiącach prezydent zmienił zdanie. Trzew przekaże symboliczną kwotę 60 tysięcy złotych, czyli zapłaci złotówkę za jednego mieszkańca. Podkreślę to, co mówiłem poprzednio, że jakby sposób załatwienia tej sprawy no, nie jest, że to tak powiem, najlepszy. Właściwie spalono od samego początku samo ideę. Nadal są kontrowersje co do zakresu prac, kwoty, która... Ma być wydatkowana, bo przecież ten pomnik, czy otoczenie właściwie tego pomnika ma Taki kosztować Taki kamienny 1800 las. 1,8 mln złotych i to jest no, kwota, że większość ludzi mówi, no, ale po co, dlaczego? No, za tym pieniądze być może dałoby się coś lepszego wymyślić w tym miejscu. W lutym nad przekazaniem środków zastanawiał się również starosta Tczewski. Propozycja była ze strony gminy. Starogard złotówka od mieszkańca powiatu, czyli byłaby to kwota około 118 na dzisiejsze dzisiejszy złotych. Na taką kwotę na pewno y, zarząd powiatu się nie zgodzi. Pod koniec czerwca powiatowi radni zdecydują o tym, czy starostwo przekaże na budowę monumentu środki w wysokości 20 tysięcy złotych. W czwartek gmina Starogard Gdański poinformowała o tym, że dotąd udało się zebrać milion złotych. Brakujące środki nadal można wpłacać w ramach zbiórki publicznej. Również w czwartek otwarto oferty. Do przetargu zgłosiła się jedna firma ze Starogardu Gdańskiego, która wyceniła inwestycję na 2,5 miliona złotych. Czyli o niemal 1 milion więcej niż zabezpieczone środki. Wójt gminy Starogard wkrótce podejmie decyzję, czy oferta zostanie odrzucona czy przyjęta. Pomysłodawcy budowy liczą na to, że pomnik będzie gotowy na obchody 80. rocznicy zbrodni, czyli na 22 września.